właśnie Każdą godzinę wyszły w rodzinę. Życie, lubię to. Słuchajcie, ja się wypada wszystkie hasła, które mówią o tym, że życie jest naprawdę piękne, a szczególnie życie z pasją, do czego namawiamy. Tylko mamy jeszcze hasło, to co dobrze się zaczyna, gdy pojawia się rodzina. Fantastycznie. To i nasze główne dzisiejsze hasło, czyli rodzina jest super. Pozdrawiamy kochani wszystkich, którzy zaglądają czy przez okna, czy idą chodnikiem. Bardzo was pozdrawiamy. Cieszymy się bardzo, że jesteście i że idziecie to prawda w przeciwnym kierunku, ale mam nadzieję, że to tylko przypadek. Dobrze, i oddamy chwilę głosu tej orkiestrze naszej pięknej. Teraz dzisiaj jesteśmy razem, żeby razem przeżywać tą radość, także
Bardzo, bardzo się cieszymy. Ale wreszcie jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj to może taka informacja, która jeszcze dzisiaj nie padła. To jest marsz dla życia też, więc kochani, łączymy się oczywiście może w tym procesie przeciwko wojnie na Ukrainie, chociaż nie mamy tutaj za bardzo sygnału żadnych takich emblematów, żeby jakby to pokazać, ale naprawdę sami jesteśmy oczywiście razem z Ukraińcami. Natomiast ponieważ właśnie jesteśmy za życiem, dlatego dzisiaj będziemy też próbować zebrać troszkę pieniędzy dla młodego człowieka Adasia Bieleckiego. Myślę, że wielu z Was słyszało już o jego chorobie. Ta choroba jest bardzo poważna. Żeby uratować jego życie, potrzebna jest terapia, która kosztuje 80 tysięcy miesięcznie. Dlatego chcemy włączyć się w pomoc finansową dla samego Adasia, szczególnie dla rodziców, którzy tak naprawdę tym leczeniem zawiadują. Także Adasz co prawda już jest dużym chłopcem, bo ma co najmniej 15, może już prawie 16 lat. Więc bardzo serdecznie będziemy Was zapraszać, aby też wspomóc leczenie Adasia, bo w końcu jesteśmy na marszu na życie. Więc zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście rodzinkę, która idzie fantastycznie na poradniku. Cieszymy się bardzo. No i kochani, myślę, że przedostatni raz, bo już zbliżamy się do Placu Wolności, przedostatni raz jeszcze krzykniemy, zrobimy chaos, dobrze? Rodzina jest? Super! Rodzina jest? Super! Rodzina jest? Super! I wielki hałas, jak wtedy możemy, mogą być indiańskie okrzyki, ciotłosy. Można gwizdać, można, nie? Nie ustawaliście, jeszcze chwilę. Pojawimy się na Placu Wolności. Informacja bardzo ważna. Staniemy na chwileczkę pod naszym pomnikiem bojowników o Polskę Śląska i zrobimy, mam nadzieję, takie wspólne zdjęcie z góry, tak żeby nas było wszystkich widać. Nie będzie bardzo wyraźnie, więc się nie martwcie. A stąd, spod pani na pyku tak zwanym, tak? Także tak popularnie nazywa się ten pomnik. To zapraszamy w głąb Placu Wolności, czyli tam na zielone łąki i trawniki. Tam teraz za chwileczkę rozpocznie się piknik rodzinny. Będzie można wspomóc, tak jak powiedziałem, Adasia, która będzie zobaczyć różne występy. Będzie można pobawić się. Będą zabawy dla dzieci, będą różnego rodzaju animacje. Wystąpi też sąko przed nami. Różne zespoły, także zapraszamy serdecznie. Będzie można zjeść fajne zespoły, będzie można skorzystać z ciasta, kawy, herbaty. Także kochani, naprawdę można, będą też przetwory domowe. Wszystko to będzie można tam dostać, a oczywiście zrównanie tej czy pomocy właśnie dla Adasia. To wszystko będzie dla Adasia przekazane. Ale pani, zbliżamy się słuchajcie, do informacji, że jest to marsz dla życia i rodziny, a zatem po prostu cieszymy się rodzinami, cieszymy się, że tworzymy rodziny, że jesteśmy w rodzinach, że właśnie do dzisiaj cieszymy się rodzinami. To jest ten moment, raz w roku cieszymy się, że jesteśmy
w rodzinach, że... Co rodzina jest piękna. Zapraszamy, żeby się zgromadzić, słuchajcie, pod pomnikiem, jak najgęściej. Można się przytulać, na razie pandemia jeszcze tak delikatnie osobija, więc kochani, można się zbliżyć, można odejść. Musimy tylko poczekać na fotografa. Zapraszamy serdecznie. Idziemy, Ania tam jest.